Siema, witam wszystkich. Właśnie zaczynam szybką bitwę z graczem Full Metal Cadet. O, szybko się zdecydował. O, ukryte ma. Informacje o sobie. Oho, mam mało czasu, więc wezmę Tylis. Tylko potrzebuję więcej jednostek konnych. Lekkiej jazdy. Łuczników. Może jeszcze jednego łucznika. No, dobra. Zobaczymy, co z tego będzie. Mało czasu miałem na przygotowanie się. No, to trochę takie jest niezbyt fajne zachowanie, jak ktoś od razu po dołączeniu się do gry klika rozpocznij rozpoczęcie gry i wtedy ma się tylko tam 50 sekund. Bodajże na przygotowanie, no ale trudno, no tak się czasem zdarza. Wziął pont, więc podejrzewam, że będzie kawaleria plus oddziały miotające. Paru pewnie pikinierów spartych szermierzami. O, dobra, jest mapka. Będę miał las, gdzie będę mógł się schować. Ale szybki. Jeszcze może screenshot. Zobaczmy, co on tam wziął. Łucznicy, szermierze, szermierze. Spoko. Łucznicy. Jazda kapadocka. Nagie miecze. No to tak, jak się spodziewałem. Tylko zobaczymy, ile będzie miał jednostek miotających. Tymi będę odpędzał łuczników konnych. A to jest jakaś jazda kapadocka. To te jednostki pójdą tu, nie? Na pewno będą skrzydłute. No i są pontyjscy peltaści. Dwa oddziały. Tu chyba jeszcze jeden się kryje. Aha, to są też scytyjscy łucznicy. Jednak ten jeden oddział damy na to skrzydło. Gracz się teraz przywitał. Ale dobrze, że nie ma dużo jednostek miotających. Ready!
blood! Get running! Fierce! Warriors, ready. Move out! Warriors, ready! Spear warriors! Light horse! Now! Orders! Warriors, move out! Tribesmen! Tribesmen! Hakil! Kill! Kill! Free men! Warriors, curse you! They will bleed for us! Kelts! Run! Ready! Warriors, ready! Warriors! Battle! Ready! Our horses love blood. Horsemen! Forward! Understood! Tribesmen! Melee fighters, ready! Mount the death! Noble horse, left ready! Warriors, ready! Dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Magie trochę miecze mnie tutaj wykaszają. Teraz to już trochę za późno na tą szarżę. No, dawaj, dawaj. Nagie mieczy trochę niebezpiecznie mnie atakują, muszę naokoło. Jechać. No i to chyba prawie koniec. Raczej nie ma szans na to, żeby coś tutaj już więcej zdziałać. Pontyjscy szermierze niestety
są słabi. No i tu zobaczmy, całkiem ładnie konni najeźdźcy. Ta szlachetna jazda też nieźle. Tu wojownicy teltycy tych peltastów pewnie pogonili. O, poborowi słudzy. Jednostka za 220 chyba, z 37 też bardzo ładnie. Pontyjska jazda królewska 103 i 123 to. No tak, okej. Okay. Mogło być troszkę więcej, ale nieźle. No i proszę bardzo, pontyjscy szermierze w starciu z plemiennymi wojownikami nie mają szans. Nagie miecze, mimo że dobrą szarżę miały na pewnie ten oddział, to i tak niedużo zdziałali. Za długo po prostu ty plemienni wojownicy, jak im się już odpali tą ścianę tarcz, to bardzo długo potrafią się utrzymać. I raczej szarże kawalerii mogłyby coś zdziałać, niż myślę, wydaje, że tych oddziałów. No dobra, to dzięki bardzo za oglądanie i do usłyszenia, na razie.